Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Star Wars Battlefront. Witajcie moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, czym się dzisiaj zajmiemy? Myślę, że dzisiaj pokażę wam dwa tryby. Mianowicie łowy na bohatera oraz bohaterowie i złoczyńcy. Otóż tak, łowy na bohatera to jest tryb, w którym to bohater stoi po jednej stronie konfliktu, a cała reszta graczy to są właśnie żołnierze, którzy mają go zlikwidować. Wówczas ta osoba, która zabije, zada ostateczny cios bohaterowi, sama staje się bohaterem, no i gra zaczyna się od nowa. Dobrze, a co do bohaterowi i złoczyńcy, to tutaj z kolei po obydwu stronach staje trzech bohaterów wraz z obstawą żołnierzy. No i gra się toczy do tego momentu, aż któraś ze stron straci wszystkich trzech bohaterów. Tak to wygląda, moi drodzy. Dobrze, najpierw zerkniemy sobie na łowy, a później na bohaterów i złoczyńców. Tak więc, zaczynajmy. Ok, moi drodzy, jesteśmy. Tutaj musimy zagrać... Zagrają po stronie rebelii. Tak więc zobaczymy, jak nam pójdzie. No i zaczynajmy. Słuchajcie, to jest świetny... Te dwa tryby to jest świetny sposób na to, żeby nauczyć się grać bohaterem. Dobra, lećmy z tym. Używam E11, standardowego karabinu wojsk Imperium. Oho, tu już rozrywka się toczy. Tak więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tam gdzieś jest. Z kim walczymy? Z Vaderem. Właśnie z Vaderem. Wow! Mam cię! Oż ty! Odbił moje własne pociski. Nie za fajnie, ale trudno. No widać, dosyć spokojnie tu jest, grając przynajmniej żołnierzami. Tutaj bohater jest generowany chyba losowo, z tego co wiem. Z kolei w złoczyńcach i bohaterach możemy sami wybrać bohatera. Nie, chociaż w sumie chyba też jest nam losowo dobierany. Tylko chyba w trybie supremacji oraz ataku AT-AT. O, zabiłem typa. Ha, będę złoczyńcą. Dobra, kogo my tu mamy? O, jestem łowcą nagród, moi drodzy. Oni z tamtej strony idą. W sumie moim zadaniem jest tutaj zabić jak najwięcej siomusiów. O! Dobra. Muszę stąd wyjść jak najszybciej. Kurde, zabił mnie. No nic, Fatem gra się strasznie ciężko na zamkniętej przestrzeni, ponieważ on nie ma właściwie żadnej możliwości obrony. W przeciwieństwie na przykład do rycerzy, znaczy Sithów, czy rycerzy Jedi. On gdzieś tam jest. O, Imperator? Tak, Imperator, moi drodzy. Kurde, ale nas załatwił. Skubany. Dobra, lećmy z tym. Ten karabinek jest całkiem fajny, tylko trzeba rozsądnie z nim postępować. Znowu zapominam używać kart. On tam gdzieś jest? Imperator chyba też może sobie tworzyć leczenie. Jakim cudem przez ścianę mnie koleś zabił, tego nie wiem. Oj, no dobra. Lećmy z tym. Na tych zamkniętych przestrzeniach może nie być łatwo z typem. Tam gdzieś jest. Muszę sobie też odblokować nowe karty, bo na razie nie mam za bardzo fajnych. Znaczy chciałbym tarczę personalną. Na razie mam chłodzenie, którego właściwie nie używam. Zdychaj! Dobra, trochę go poharatałem. Ale uciekł.
Oż ty! Kurde, silny jest. Palpatine. Dobra. Następny bohater mamy. Vader! Kurde, odbija moje pociski! Nie wiem, czemu nie mogę uciec. Nie mam pojęcia. Słuchajcie, tutaj tak właściwie... Niby wszyscy współpracujemy ze sobą, ale jednak ze sobą rywalizujemy, ponieważ tu wygrywa ten, kto zabije jak najwięcej żołnierzy. Wow. Dobra, załatwili kolejnego. Dobra. Boba Fett. Boba Fett, trzeba gościa złapać. Fecik. O, ten miał od razu łatwiej niż ja. Gdzie on jest? Chodź tu. Ci tam napieprzają w niego. Dobra, pojawi się następny koleś. Pytanie tylko gdzie? Tam gdzieś. O ja, Imperator. Palpatine. Gdzie jesteś? Ej, czekajcie, on jest tutaj. Tam. Ach, zabił mnie. Skubany, ale dorwali go. No niestety nie jest łatwo. Dobra, tam gdzieś jest. O, coś mam. Dobra, blaster. Raczej mi się tutaj nie za bardzo przyda. Dobra, tu gdzieś. Chodź tu! Panie Vader. Wow. Kurde. Ach, doszedł do 50 i wygrał. Dobrze, moi drodzy, no to w takim razie może teraz rzucimy okiem sobie na bohaterów i złoczyńców. To może być nieco ciekawszy tryb. Tak więc widzimy się już za chwileczkę. Okej, moi drodzy, teraz gramy po stronie Imperium i mamy mapkę kryjówka Jawów, tak więc zaczynajmy. No, pięknie, ładnie, półmrok. Dobrze, zaczynajmy. Okej, musimy ochraniać naszych bohaterów. Mamy Vadera, mamy Imperatora. Kurde. I mamy oczywiście Bobę Fetta. Ja pierniczę. Nie podoba mi się to. Dobra, na spokojnie. Na spokojnie. Ach, załatwił mnie koleś. Ale spokojnie, 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 gramy dalej. Jak się bawić, to się bawić. Niestety straciliśmy już jednego bohatera, tak więc przegrywamy. Oczywiście weszłem w środku rozgrywki. Ach. Kurde, ale wszedł. No nie używałem tych pistoletów, które mają strasznie mocny damage. Dobra, na spokojnie. Kogoś tutaj mamy. Pytanie, czy na dole, czy u góry. Zabiłem kogoś. O, Luke! Siema! No cóż, niestety tutaj...
grając zwykłym żołnierzem nie mamy zbyt wiele do roboty. Niestety, przeciwnik ma jeszcze trzech bohaterów, myśmy już stracili dwóch. No i niestety, przegraliśmy tą rundę. Ale chyba gramy do 5 zwycięstw, tak więc jeszcze się wszystko może okazać. No, jest 4-1. A więc jeszcze jedna runda. O, rozpocznę jako Darth Vader. Jak Darth, co zjadł 5 wiader. Dobra, lećmy z tym. Czekajcie, co ja tu mam? Co ja mam na dwójce? A, coś takiego. Ej, co jest? Kurde, kto mnie zdjął? Leia. Nie mam... Dobra. Możemy się zespawnować jako... Wow! Kurde, nie wiedziałem, co się dzieje dookoła mnie. Masakra. Lećmy z tym. A może profilaktycznie grenadzik? No niestety, pokonali wszystkich trzech. O, kiepsko, kiepsko, kiepsko nam idzie. Strasznie mocni są. I to chyba koniec, jeśli chodzi o tą rozgrywkę. No i widzimy się już za momencik w następnej, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, moi drodzy, jesteśmy. Odblokowałem sobie strzał naprowadzany, co myślę, że może znacząco poprawić naszą sytuację. Dobrze, zaczynajmy. Gramy po stronie rebelii. A więc może być interesująco. Startujemy. Oj, ale tu jeszcze troszeczkę to potrwa. A, okej, mamy wszystkich. Czekaliśmy na graczy po prostu. Dobra, rozpoczniemy za chwilkę jako żołnierz rebelii. Dobra. Jak to działa? Jestem ciekaw. Dobra. Ja myślę, że tą wieżyczkę warto byłoby rozstawić gdzieś tutaj. O! Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Gdzie oni są? Dobra. Vader pokonany. Tam jest Imperator. Panie Imperatorze. Ach, niepotrzebnie. Gdzieś tu są. No tylko gdzie? Tam jest Bobby. Facik, chodź tu. Ach, zabił mnie. No niestety. Tam się coś działo. O, ale wlazłem mu. Dobra, spokojnie. Więcej skupienia i będzie dobrze. Tu gdzieś się kręcą bardzo blisko mnie. Oła! Dobra, załatwiliśmy ich. Więc chyba teraz ja zagram bohaterem. Tak jest, mamy 1-0. Bardzo ładnie. O, zagram jako Han Solo. Nie wiem, nie grałem jeszcze Hanem Solo, więc nie mam pojęcia, jak to wygląda. To jest najlepsza runda do nauczenia się działań. Czekajcie, ja mam pod trójką. A, to jakiś taki potężny strzał. Dobra, tu mamy taran. Co jest pod dwójką? Oja, ostrzał orbitalny!
Wow. O, wy... Spadaj, spadaj! Ach! No niestety, nie wyszło to. Ale bawimy się dalej. No, przegraliśmy to. Przegraliśmy. No niestety. Nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Mam nadzieję, że podoba wam się ten tryb. Chociaż ja nie będę jakoś strasznie w niego grywał. O, jestem Luke'iem Skywalkerem, moi drodzy. Co jest miłe. Wow. Dobra, załatwiłem Imperatora! Chodź tu, Fater! Dobra, Vader też załatwiony. Dobra, odnowiłem sobie zrówko. Tam mamy Bobiego. Dobra, załatwiony koleś. Dokąd uciekasz? Wow! Dobra, załatwili go. Mamy tą rundę. Ta runda jest nasza, moi drodzy. No, Luke'iem świetnie mi się gra. Tak więc nieźle. Dobra, teraz zacznę jako zwykły żołnierz, niestety. Ale no nic. Jeszcze Leją też nie grałem. Ale ciekawy tryb, jak najbardziej. O nie! O nie! Kurde. Dobra, możemy się zespawnować jako obstawa księżniczki. Ja pierdzielę. Dobra. Ach, zabił mnie. Dobra, przegraliśmy niestety. Nie wyszło to. Ale no trudno. Mamy 2-2. Może być interesująco. O, teraz jestem. Księżniczką Leją, moi drodzy. Nie wiem, jakie ona ma zdolności. Co ona ma? Na dwójce ma tą tarczę. Co ma pod trójką? A, może leczyć, dobra. Co ma tu? Dobra, mamy tą tarczę. Spadaj. O, wa. Dobra, spokojnie. Wow. Dobra, zobaczmy. Okej. Kurde. Moc nacierają. Tutaj leczenie. Jest bardzo mocno defensywnie nastawiona. Ech. Facior, chodź tu.
ponówmy. Dobra, leczmy się. Kurde. Masakra. Ale walą. Dobra, zostaliśmy tylko ja i Bobby. No nie, no zginąłem. Kurde. Koleś mi wyskoczył C21. No niestety. Nie wyszło to. Przegrywamy. Lipa, lipa, lipa. Teraz będę zwykłym żołnierzem rebelii, moi drodzy. Dobra, działajmy. Dobra, zniszczyłem wieżyczkę. Dobra. Okej, kogoś tam żeśmy już załatwili. Oła! Palpatine. Seria błyskawic. Dobra, obstawa księżniczki. Dobra. Kurda. Dobra, załatwiliśmy ich. Teraz mamy znowu 3-3. Dobra nasza. Dobra, znowu gramy jako Leia. Jest strasznie defensywną postacią. Jakby ktoś potrzebował. Dobra, spokojnie. Wow. Dobra, poszedł sobie. Odnawiam tarczę. Kurde, zabił mnie. A tylko on tu został. Dobra. Na owce nagród. Gdzie on? Dorwać skubańca. Kurde, tam się coś... Czy niby tam gdzieś? Dobra, załatwili go. Dobra, poszło to jakoś. Dobra, jeszcze jeden wygramy i mamy zwycięstwo, moi drodzy. No, teraz będę zwykłym żołnierzem rebelii. No, ale no niestety. Dobra, zaczynajmy. Wow! A, pulsacyjny. Z pulsacyjnego ktoś mnie zdjął.
Kurde! Ja nie mogę, oni strzelają ze wszystkich stron po prostu. Przegrywamy to. Została tylko Leia. Dobra. Chodź tu. Dobra, pokonanie nas. Niestety. No niestety, Imperium ma tu troszkę przewagi w bohaterach, bo mają... No mamy tą Leję, która jest strasznie mocno defensywna, a Imperium jednak... lepiej sobie troszkę z tym radzi. Bo Imperator nie jest aż tak bardzo defensywny, wręcz przeciwnie. Dobra, musimy się trzymać wszyscy razem. Dobra. Are we having fun yet? Didn't see that coming, huh? You guys do train, right? Hit him with everything we've got. Do whatever it takes. I'll make you pay, buckethead. Hej, co jest? Dobra, zdjęty, pięknie. Kurde. Oj, przewalił mi, no. Wchodzimy do akcji, wchodzimy do akcji. Nie tracić czasu. O, niestety, przegraliśmy to, moi drodzy. Niestety, nie wyszło to tak, jak miało. Ale no nic. Moi drodzy, no cóż, myślę sobie, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek i o te dwa tryby. Nie wiem, czy będę z nich narywał coś więcej, chyba że będziecie bardzo chcieli tam więcej, by coś, piszcie w komentarzach. Ale no nic, bawią się całkiem nieźle. No cóż, czas powolutku kończyć. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.